Take the deuce, блядь! Wynik na pewno cieszy, bo chcemy, żeby w naszym zespole był nawyk zwyciężania. Bez względu na stawkę, ten nawyk zwyciężania u tych chłopaków widać. Ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby realizować to, co sobie założyliśmy. I cieszymy się z założeń na dzisiejszy mecz, bo było bardzo dużo faz przejściowych i w pressingu, i w kontrataku. A do tego dalej szlifujemy granie w piłkę. Atak pozycyjny uważam na niezłym dzisiaj już poziomie. I to jest największa wartość dodana z dzisiejszego sparingu. Bardzo ostry sparing, niestety, bardzo dużo stykowych sytuacji, dużo kartek, ale na to byliśmy przygotowani i cieszę się, że wszyscy jesteśmy zdrowi. Cieszymy się, że on też wrócił do zdrowia, że wrócił Damian Gąska do zdrowia, to napędza rywalizację w naszym zespole i też jakość w naszym zespole. Cieszymy się z tego i chłopcy na pewno dalej walczą o swoje, bo trochę jeszcze roboty przed nami jest. Plany takie, że teraz piłkarze dostają 2 dni wolne, zasłużone 2 dni wolne na regenerację i po tych 2 dniach wracamy znowu do intensywnej pracy. 2 tygodnie na dużych obciążeniach i w pierwszym tygodniu sparing z Alitusem. Tam już będziemy szukać 70-90 minut dla pierwszego składu i Żarglisem Wilno chcielibyśmy już zamknąć etap najcięższych przygotowań i zostawić sobie te 2 tygodnie na regenerację siły i szukać szybkości i dalszym ciągu zgrywania formacji. Z zespołem z Kowna ciężko nam było złapać rytm na początku, bo wszystkie akcje nasze ofensywne przerywali faulami, szczególnie te pierwsze kilka minut, gdzie sędzia pokazał chyba 5 żółtych kartek i naprawdę groziło to kontuzjami wejścia tych zawodników, ale myślę, że przewagę piłkarską mieliśmy w pierwszej połowie na pewno, w drugiej potwierdziliśmy to bramką. Na pewno też duży wpływ ma na to te ciężkie treningi, no, ciężkie nogi trochę, jednak myślę, że dobrze zaprezentowaliśmy się na tle tego zespołu. I tak jak mówił przedmówca, no, pierwsza liga to nie jest Finezja, więc myślę, że dobry jest taki sparing z takim twardo grającym zespołem, żeby takie przetarcie zrobić przed ligą. Wiadomo, jeszcze trochę czasu zostało, jednak fajnie to wygląda ze sparingu na sparing coraz lepiej i myślę, że będziemy optymalnie przygotowani do pierwszego meczu. Zagraliśmy dzisiaj z zespołem z Kowna. Myślę, że to był bardzo ciężki mecz, ponieważ zespół z Kowna grał bardzo ostro, no ale przyniesie nam to, myślę, korzyści na przyszłość, bo jak wiemy, pierwsza liga to też nie jest jakaś liga finezyjna, tylko też bardzo twardo wszystkie drużyny grają, więc myślę, że będziemy zahartowani. Co do aspektów piłkarskich, to myślę, że kilka razy bardzo, bardzo fajne, składne akcje, takie jak ćwiczymy na treningach, zawiązaliśmy. Udało się strzelić bramkę pod sam koniec meczu, więc też cieszymy się z tego, że kolejny sparing wygrany. No i dalej zabieramy się do pracy. Mamy przed sobą kolejne ciężkie tygodnie i myślę, że będziemy w optymalnej formie na początek sezonu.